Blisko 500 000 000 zł zostanie przeznaczonych lokalnym samorządom województwa mazowieckiego w ramach drugiego etapu rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. O wynikach naboru poinformował wczoraj wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Pan premier Mateusz Morawiecki powołał specjalną komisję złożoną z przedstawicieli kilku ministerstw, które merytorycznie oceniły te wnioski. No i dzisiaj mamy finał. Dzisiaj zgodnie z decyzją premiera 197 inwestycji z województwa mazowieckiego otrzymało łącznie dotacje. W sumie na terenie naszego regionu dofinansowanych zostanie 31 inwestycji. Jednym z zadań, które otrzyma dofinansowanie, jest termomodernizacja budynków Młodzieżowego Centrum Socjoterapii w Solcu nad Wisłą. To jest bardzo radosna dla nas wiadomość. Przede wszystkim dlatego, że są to budynki z przełomu lat 60., jako takie tysiąclatki szkolne. Budynki, które wymagają gruntownego remontu, tej tak zwanej głębokiej termomodernizacji z wymianą centralnego ogrzewania, pieców grzewczych, wszystkiego tak naprawdę. Dofinansowanie otrzyma także powiat radomski. Największe środki przeznaczone zostaną na rozbudowę szpitala w Pionkach. Chcemy wybudować drugi pawilon, bo przypomnę, pierwszy etap inwestycji trwa, 16 milionów złotych, taki jest zakres pierwszego etapu. Codziennie 30 pracowników jest na budowie, mury pną się do góry, już widać się piętro, ale mówię o pierwszym etapie, bo drugi etap to jest to 14 milionów z tych 16,5 miliona, które chcemy przeznaczyć na wybudowanie dodatkowego piętra, które początkowo nie było planowane, a dzięki zewnętrznym środkom, również własnemu zaangażowaniu, to się, jestem przekonany, uda. Na terenie powiatu radomskiego, poza inwestycją w Pionkach, środki trafią także do Gozdu, Jedlni Letnisko czy Iłży. Oprócz Pionek mamy jeszcze 12 gmin i na przykład w gminie Iłża w Chwałowicach remontujemy budynek specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Tam również złożyliśmy wniosek do Funduszu Inwestycji Lokalnych. Otrzymaliśmy 2,5 miliona. To absolutny rekord, który pobijamy z roku na rok. Przyznane granty to nie ostatnie pieniądze, jakie rząd przekaże samorządom w ramach funduszu. Na tym się nie kończy Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Kolejna transza, można powiedzieć druga transza tej właśnie części konkursowej tego programu, rozpocznie się na dniach, prawdopodobnie jeszcze w grudniu. Będziemy kończyć zbieranie kolejnych wniosków. Kolejna transza będzie skierowana szczególnie do gmin wiejskich, w których dawniej funkcjonowały PGR-y. Ogłoszenie wyników naboru odbędzie się najpóźniej w przyszłym miesiącu.